Tracimy drugą bramkę na własne życzenie. Co sobie pomyślałeś? No, to co tutaj zrobiliśmy, to jest kurwa dramat. Święta mamy do dupy. Kibice są wkurwieni, sami jesteśmy wkurwieni, trener jest wkurwiony i co ja jeszcze mam powiedzieć? No, ogólnie jedno wielkie wkurwienie, bo naprawdę no, ja jestem po prostu tak wkurwiony, że nie wiem, że mógłbym zagrać jeszcze raz kurwa zaraz i żeby to naprawić, ale tak się nie da. Nic na to nie poradzimy, przegraliśmy w frajerski sposób, sami sobie strzeliśmy bramkę i taka jest prawda, panie, no kurwa, jak my przegrywamy mecz kurwa z drużyną skleconą kurwa na biegu z 9 kurwa gości z Uzbekistanu czy z Rosji, przecież to jest kurwa skandal, naprawdę, co my odpierdalamy, kurwa, można się po nas wszystkiego spodziewać, ale nie kurwa, że przegramy kurwa z Ogórkami kurwa, nie obrażając ich kurwa, bo zagrali dzisiaj kurwa, no tak, że z nami wygrali, no. A tak jak mówię, no każdy z nas kurwa teraz powinien być przygotowany kurwa, nie wiem, na sankcje kurwa jakieś za to, co my gramy, bo to jest kurwa jeden wielki wstyd. Przecież no to jak my przegrywamy z taką drużyną, to kurwa awansie kurwa no na razie co możemy zapomnieć, bo przecież to jest kurwa niemożliwe, żeby zespół, który gra jest liderem, kurwa grał o awans, przepierdolił mecz z drużyną, która wygrała dwa mecze, no to jest jakiś kurwa kabaret. Wstyd jeden wielki i kompromitacja. Na tym podsumuję ten mecz.